lato to pora obfitująca w wiele imprez plenerowych. Już 1 i 2 czerwca odbędą się Dni Ziemi Siewierskiej. Pierwszego dnia przygotowano wiele atrakcji dla dzieci z okazji ich święta. Będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie mobilna sala zabaw, jak również symulator jazdy samochodem. To wszystko oczywiście dla wszystkich dzieciaków będzie dostępne bezpłatnie. Na wieczór przewidziany jest występ gościa specjalnego. Gwiazdą wieczoru będzie tradycyjnie kabaret. Będzie to kabaret skeczów męczących. Stać, stać, stać! To jest napad, ręce do góry wszyscy! Twarzą do ściany! Wszyscy! Cześć, Buźka! Ty zębu, jak żeś ty się ubrał na napad? No powiedziałeś mi, żebym się ubrał tak, żebym się dobrze czuł. Drugiego dnia wystąpi gwiazda polskiej sceny muzycznej. Gwiazdą wieczoru tego dnia będzie zespół wideo. Przepraszam cię ostatni raz, więcej tak nie chcę już się czuć. Zamykam oczy, la la la, i czekam na twój ruch. Tegoroczne Dni Siewierza będą wyjątkowe. Będziemy również świętować jubileusz 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Będzie to świetna okazja, żeby zapoznać się z bardzo różnorodną kulturą łowiecką. Chcemy po prostu przybliżyć łowiectwo dla społeczeństwa nie tylko z Zagłębia, ale z całego województwa od nieco innej strony, ponieważ postrzega nas się tylko od strony polowań, natomiast wokół łowiectwa myśliwi mają różne pasje, które realizują. Nie zabraknie także sztandarowych aspektów łowiectwa. Chcemy tutaj pokazać wabienie jelenia. Jest to specyficzne i nie każdy ma możliwość słyszenia tego, to tylko myśliwi, którzy uczestniczą w polowaniach. Ale chcemy zaprezentować reprezentacyjny zespół Polskiego Związku Łowieckiego muzyczny. Będzie pokaz ptaków drapieżnych pracujących na wolności. Będzie pokaz psów myśliwskich, a więc cały szereg atrakcji dla dorosłych i dla młodzieży po to, żeby przybliżyć łowiectwo. Zapraszamy wszystkich na obchody 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego połączone z Dniami Siewierza. Obchody się zaczną już 1, będzie to konkurs tropowców, otwarcie wystawy w podziemiach zamku klubu kolekcjonera, gdzie będą pokazane zbiory klubu kolekcjonera. Natomiast w dniu 2 czerwca oprócz spotkań myśliwych z władzami samorządowymi województwa będzie impreza plenerowa, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Siewierza i nie tylko całego województwa śląskiego, a przede wszystkim z Zagłębia. Dziękujemy bardzo. W tych dniach odbędzie się także wiele imprez towarzyszących. W ramach imprez towarzyszących zorganizowanych zostanie wiele turniejów, rozgrywek sportowych. Będzie to miejsko-gminny Dzień Sportu 31 maja. Będą to różnego rodzaju zawody wędkarskie. Szczegóły dotyczące programu obchodów Dni Ziemi Siewierskiej znajdą Państwo na plakatach promujących imprezę, które będą rozwieszone na terenie naszej gminy, jak również na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.